Przechodź. Cześć czołem! Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio na którymś odcinku tutaj, jak jechaliśmy na przepinkę na Braunschweig, wspominałem o Salzgitter. Jak ktoś nie kojarzy, to już pokazuję. Bo jestem, nie wiem czy to widać czy nie, na przedłużanej naczepie tak zwanej platformie. Także jestem tu. Pójdę się zaraz zamelduję i zobaczymy, co się tutaj dowiem ciekawego. Jest po majówce, jakby ktoś pytał. Także majówka w trasie. Było wolne, było sprzątane standardowo. Man, moi drodzy, man stary, bo jeszcze jak widzicie lodówka jest jaka jest, ta półka otwierana nie jest zły, tylko że jest stary. 550 tysięcy przejechane, ale w środku w miarę ok. Jest, mogę powiedzieć, że jak na te warunki to jest bardzo czysto. Bardzo czysto. 14.16, moi drodzy. Pauzę wykręciłem. Zdążyłem się w tym czasie zameldować. O dziwo, wjechałem, ale ile tu zejdzie w środku, nie mam pojęcia. Waga pokazała 15,5 tony. Zestaw. A mam pół zbiorników paliwa. Także no, z 16 ton ta naczepa jest ciężka, bo to wiecie, ta rozsuwana. To tak to wygląda. O, jadę sobie. Tutaj muszę zajechać za tą halę. I tam się to będzie odbywać, ten cały ładunek. Postaram się wam czekajcie, tu jest tak gwiazd. Postaram się wam pokazać dzisiaj mniej więcej albo jak ja obsługuję to rozsuwanie tej naczepy. Może ktoś jest ciekawy, jak się to obsługuje. Także dzisiaj to ogarniemy, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tutaj będę musiał się już rozsuwać, to na dworze czy tam na polu. Będzie bez stresów, nie? Dobra, słuchajcie, 18 metrów jest do zabrania i mam się wyciągnąć. Czyli biorąc pod uwagę, że naczepa ma 13,6, to muszę się wyciągnąć jakieś 5 metrów. Ale myślę, że 3 wystarczą. Bo później jeszcze z tyłu mogę się tam zrobić. Powieszę IO. Czyli dajemy hamulec. Blokujemy, tutaj odblokowujemy zapadkę i po prostu palimy maszynę, odjeżdżamy, blokujemy, dojeżdżamy aż zaskoczy. Taka robota. Jak będzie za dużo, to się troszkę zsunę z towarem najwyżej i już. I teraz co? Odblokowujemy hamulec. Nie, czekaj, jeszcze zablokowany. Tutaj robimy coś takiego. Dam troszkę do tyłu, żeby to wskoczyło w ząbki. Zablokowało się po prostu. I spuszczam hamulec i jestem gotowy do dzieła. Nie mam metrówki, bo jakbym miał metrówkę, to by było łatwiej. Bo bym sobie zmierzył i by było git. Ale myślę, że będzie ok. No i czekam, aż przyjedzie po mnie sztabla Farer. Chciałem jeszcze wyciągnąć, bo zostawiłem i wyszło 15 metrów, a tu jest ma być 18, moi drodzy. Także tyle jestem wyciągnięty. Dotąd jest 8 metrów. Później tutaj jest następne 8 i tu jest 1,5 metra. Czy mamy 17,5, 8,20 do załadunku. Dosyć długi zestaw, dosyć długi. Spróbuję wam pokazać, żebyście mieli punkt odniesienia. Jak długi to będzie towar. Tutaj ten kolega ma 16 metrów. Najdłuższy element. Naczepy są mniej więcej w tym samym miejscu. Kończą się naczepy w tym samym miejscu. Tyle, że u niego kabina się kończy tam, gdzie u mnie się zaczyna.
że jest trochę długo. Tak to wygląda, moi drodzy. Miałem wam pokazać tam w środku ten załadunek, to wszystko. Czekajcie, muszę trochę pozamykać, ale mi gościu opierniczył, że nie ma nagrywania. No tak, nie ma nagrywania, to nie ma. I teraz tak. Gdzie tu jest do wyjazdu? W prawo. Teraz temat jest taki. Załadowałem 18 metrów, 20 cm. Jestem wyciągnięty fest, ale to już widzieliście. I jedziemy pod ten Ingolstadt. Miejscowość się nazywa Rohrbach. Moi drodzy, Rohrbach, tam będzie 500 km. Tylko nie wiem właśnie, którędy pojechać. Czy siódemką? Czy się udać na dziewiątkę? Od Lipska uderzyć. Tutaj siódemka, potem trójka, tam na Norymbergie. Kurde, tam z parkingami może być lipa. Nie, czy nie pojadę na Lipsk i z Lipska nie pójdziemy całkiem na dół, dziewiątko do końca. Chyba tak będzie najlepiej. Kilometrowo nawet lepiej, tylko tutaj wyjazd z tego Salzgitter jest gorszy. W tamtą stronę, no ale to nic. Ośka się z tyłu skręca. Także spoko, jadę teraz na parking i się muszę wykąpać i ciśniemy. Tak będzie, a jutro rozładuneczek o godzinie 13. No i dobra, może tak być. Przyjechałem na Parkeggio, pokażę wam to, jak to wygląda. To jest ubrudzony ten samochód, jest, bo go nikt nie myje i jest taki cały brudny. Ale ja go tu ogarnę, moi drodzy. Spokojnie. I teraz co? Temat wygląda tak. Tu gdzie ta dziura? To tyle, jestem rozciągnięty. Oczywiście koguty będą grać na dachu całą drogę. I kogucik, który jest z tyłu. Tutaj jeszcze jest ta. Cześć. O, ten kogucik będzie grał, jego się po prostu tu nakłada. Zakręca się tego grzybka, żeby nie wypadł i on tam już ma prądy, wszystko. No i to wysunąłem, tak nie jest na równo, ale znowu jak wystawię za bardzo, to dotąd gdzieś jest. Nie wiem, czy lepiej, żeby się przypierniczyli, że jest za daleko, czy że jest za blisko. Nie wiem, dobra, idę się póki co kąpać i zawijam się, tak jak mówiłem. Także jest trochę tego. Jest trochę tego. Wykąpany. Załadowany, 17.10. Chwilę mi się zeszło z kąpaniem, bo tam było jeszcze sprzątanie. Musiałem zaczekać chwilkę, aż się posprząta toaleta. I co? Myślałem, że będzie 400 km z groszem. A tu jest 500 z okładem i to takim grubym okładem. 560 prawie, 556. I to najbliższą drogą na Lipsk. I tak właśnie pojadę na Lipsk, bo tam mi będzie najłatwiej gdzieś się zatrzymać, wiecie, bo tutaj jakbym pojechał na siódemkę, to tutaj nie bardzo te parkingi tak średnio, a na dziewiątkę może jakbym wleciał, to by się udało dojechać do Pegnitz, chociaż wątpię w to, że się do Pegnitz uda dolecieć, ale może się uda do Pegnitz dolecieć i tam bym ustanął, bo muszę mieć dzisiaj miejscówkę na długi sprzęt. W ogóle to koguty załączamy, światła załączamy, żeby z tyłu mrygało, bo to musi się tutaj być oświetlony ten sprzęt. Kurde, długi jestem. Długi, a tu kurde, much naleciało. Nie wiem skąd te muchy. Zostawiłem szyby otwarte, poszedłem się wykąpać, a te mędy się naleciały. No ale nieważne. Ważne jest to, że do autostrady jest kawałeczek, a czekajcie, ja bym pojechał tutaj do 39. Muszę się dostać do 30, nie 9, tylko do 30, moi drodzy, 6. Ej, dobra, jadę. Zobaczymy. Może się uda. Pierwsza krzyżówka. I zaraz się wszystko okaże, czy będzie wszystko w porządku. Dzięki, ziomuś, bo ja tu muszę z lewego praktycznie poczekaj. No ja tutaj jestem zbyt długi, żeby to normalnie wziąć to skrzyżowanie, ale udało się. Będzie żył. Git. No byle do autostrady, a później to już jakoś poleci.
coś mi tam wystaje, czy mi się wydaje? Wydaje mi się. Dobra. Nie, to spokojnie się. Spokojnie się tu wyciągnę. Mordeczki. Tylko, że z prawego, z tego na wprost. No jednak nie z tego na wprost. Bo nie o tej samej porze światła się zmieniają. Kurde, tutaj mi osobówki podjechały. Jadę na maksa. Jadę na maksa. I teraz go. Ładnie. To pracuje ośka z tyłu, to pompowanie pewnie. Bo co innego. No ale dobrze. Teraz tak, żeby nie urwać z prawej i nie zabrać z lewej. W sensie nie urwać znaku. Wiecie, o co chodzi. To jednak trochę ten sprzęt zachodzi. No! Po krawężniku. Ale się udało. Także wszystko. Wszystko gra. No, ta oś z tyłu skrętna. To jest rzecz niezbędna przy takich długich materiałach. Lecim. Zobaczymy. Zobaczę, gdzie dojadę. No mówię, plan jest przyatakować Pegnitz. A co z tego wyjdzie? Nie wiem. 540 km do celu. Czas pracy mam do godziny, moi drodzy, 20. A jest 17:28 w tym momencie. 2,5 godzinki. No. Nie wiem, czy Pegnitz dolecę. Zobaczymy. No i końcówka autostrady A36, moi drodzy. Skakuję zaraz na 14. Jest 19:15. Więc jest bardzo duże ryzyko. Bardzo duże, że do tego parkingu, na który chciałem dojechać, nie dojadę. Jest taka piosenka country. Tam, gdzie chciałem, już nie dojdę, szkoda zrywać nóg. No, ale gdzie dojadę, tam dojadę. No już Lipsk jest praktycznie na horyzoncie. Już prawie hale, wiatraki już tutaj, nie wiem, czy będzie widać. Mamy wiatraki, także już jesteśmy na dobrej drodze. Zjeżdżamy sobie właśnie na 14 w kierunku Halle-Lipsk. A później 9 już cały czas prosto. Ale Pegnitz chyba jest poza moim zasięgiem dzisiaj. Przeliczyłem się. No ale to nic. Jutro mam na 13 ten rozładunek. Więc jak stanę o 20 i powiedzmy ruszę sobie o godzinie... Zobaczcie, mi zostanie kilometrów, ale z 300 mi zostanie na bank. Więc pewnie o 8 trzeba będzie wystartować, żeby na 13 być. 5 godzin bezpiecznie, no to już lepiej 5,5 godziny. W razie czego 15 minut zostawić jeszcze na podciągnięcie, bo 5 godzin tak ni w ten, ni w oko. Także średnio. No zobaczę, najpierw zobaczmy, gdzie to dzisiaj dolecimy. Autostrada A9. Lipsk minięty dawno. Nie ma gdzie stać. Na litość nie ma gdzie stanąć. Masakra. Chciałem tutaj zjechać autohof, ale się nie da. Bo jest, widzicie co jest. I co? Zostało mi 9 minut jazdy i jazdy. Zostało mi 9 minut pracy. Tutaj jest radar. Pudełko stoi sobie. I śmiem twierdzić, wręcz jestem przekonany o tym, że tacho będzie przewalone, jak to się mówi, czas pracy. Tam jazda to jest, co ja mam dzisiaj wyjechane, ze 4,5 było wcześniej, więcej było, z 6, teraz mam wyjechane 3, niecałe, nie, tam 6 nie miałem, 5 godzin, teraz niecałe 3, no będzie ponad 3, no z 8 godzin będzie wyjechane ponad, troszkę. Ale czas pracy, kurczę, zacząłem o 5 rano, a jak widzicie jest 19:52, albo nie widzicie, albo widzicie, tu jest zegarek. I kurde, problem. No ale dobra, teraz jest kwestia tylko ile przewalę tacho. Zaraz się wszystko dowiemy.
dobra, chwila prawdy, czy będzie dla mnie tutaj miejsce na stacji. No nie uśmiecha mi się nigdzie dalej jechać. Powiem wam szczerze, zostało 3 minuty pracy. Zaraz się okaże, czy coś tu się dla mnie znajdzie. Słabo to wygląda, powiem szczerze. Ale dobra, ryjemy się tutaj gdzieś, zobaczymy, czy coś się znajdzie do kierownika. Tutaj można by było, na upartego tutaj mógłbym się przyczepić, złożyć lusterka i liczyć, że wszystko będzie w porządku. Ale nie, no bez przesady, bez przesady. Nie wiem, jadę tam na ten szwer transport. Zobaczymy, czy coś się znajdzie dla mnie. Troszkę słabo tym, ojojojoj, krawężnik. Troszkę słabo z tym długim zestawem tutaj manewrować się. Ale cóż, mógłbym równie dobrze tu stanąć i potem im odjeżdżać, wyjeżdżać, przepuszczać ich, ale to bez tego sensu. Powiem tak, tam nie cofnę. Tu jest wywijaz. Poza tym tam jest zawalone i jest bieda. Jadę dalej, trudno. Będzie przegwizdane tacho i to fest. No to co mam zrobić? Jadę tutaj autocho wszel. No, no, no. Zapowiada się ciekawie. Ale tu jest nie Shell, czekajcie, to nie ten, to nie ten autochow. No ale dobra, tak czy siak, zjeżdżam tutaj, o kurwa. Ojej, 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 ojej. No nic, no muszę próbować, bo później zrobię wydruk. Przynajmniej będzie widać, że się, że jakieś próby były w ogóle stanięcia. No ale godzina jest. Normalnie o tej porze to ja dopiero zaczynam jazdę, nie? Szukam parkingu. Ale cóż, tutaj się już zawinął chłop, bo nie ma miejsc pewnie na bank. No dobra. Się okaże. Zaraz. Ho, 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 ho. Stop. Start, jedziemy. Nie wiem, czy wjeżdżać w ogóle na tego autohofa jest sens. Bo, kurde, nie, dobra, wiecie co, nie będę jechał tam, bo jest ciasno. Tutaj nie bardzo mam na manewry jakieś pole. Mógłbym się tu jeszcze ukleić koło tego chłopa. Po prostu i zostać. Może bym tak zrobił? Ej, czekajcie, dobra, może tutaj się ukleję, a tu przejadę w ogóle, wjadę. Tutaj chyba jest normalnie ten... LKW Park Place, no. Tak. Tylko żebym tej osobówki tam nie wziął z tyłu. Będzie problem. Będzie problem duży wtedy. Dobra, próbuję się tutaj koło niego jakoś sensownie ustawić. A mówi do mnie, a ty jesteś Lange, długi jesteś? Mówię, no. Mówi, dobra, tu zostań. Co to się tak zapaliło? Maszyna się mu poli. Poli się mu maszyna. Dobra, moi drodzy, teraz temat jest taki. 20 ile? 11. 11 minut. Przekroczone tacho. Dobra, robimy sobie zakończenie. Wpisz kraj zakończenia. Niemcy. Wpisz zakochany. Zachowany, niezakochany. I zrobimy sobie od razu wydruk. Wydruk kierowca z dzisiejszego dnia. Trzeba zrobić opis. Byle jaki, ale dobrze mieć, nie? Dobra, idę zapłacić za Parkeggio i co? Widzimy się rano. Jutro się widzimy, tak, bo jutro jeszcze będziemy jechać. Wszystko jest ok. Moi drodzy, z tego co widzę, więc 7
03. Startujemy. Startujemy. Kierunek Nürnberg, München. Trzeba minąć Ingolstadt i za Ingolstadt jest ta nasza miejscówka. Ciekawe, co tam będzie na tym rozładunku ciekawego. Chłopie, tu nie wyjadę tędy, chłopie. A tędy pod prąd? Nie, muszę to objechać. Chłopie, przez instrybutory muszę przejechać. Zmieszczę się tu? Przez te instrybutory? Nie wiem. Chyba średnio, ale nie. Nie ma tragedii, powiem wam. Nie ma tragedii. Przeszło. Przeszło, przeszło. Żebym takie jeszcze tworzył rzeczy. Nic tam nie urwałem, bo coś tam się zatukło. No chyba nie. Szeroko. Szeroki łuk. Bo przecież zobacz, wszystko. Widzisz, co się dzieje z tyłu? Na naczepie. Widzisz to? Wszystko się gnie, wszystko coś szczela. Chłopie. Chłopie! Co to za robota? Dobra, muzyczka, jedziemy. Dwie godziny zeszło mi, żeby dojechać na Pegnitz od tamtego miejsca, gdzie staliśmy. Stanąłem zobaczyć, czy wszystko się zgadza, czy wszystko leży. Tutaj widzicie, taki w tej podłużnicy jest miejscówka na różne takie graty. W tym, co się wysuwa. Aj, buty muszę poprawić. O, idę zobaczyć, bo tu wczoraj zauważyłem, jak dojechałem na ten parking, że mi nie mryga ten z tyłu kogut, ale mryga. Coś tam chyba było źle. Nie, wszystko jest git. Także dwie godziny. Musiałbym przekroczyć czas pracy, żeby dojechać na Pegnitz, tam gdzie myślałem, że dojadę. Kurde, te koła. Opony, nie koła. Opony. Troszkę zjechane. Co, do celu jeszcze 150. Jeszcze z dwie godzinki. Będziemy, że tak powiem, na miejscu. Nie ma co stać, trzeba jechać, widzicie. Wszyscy jadą. Stanąłem zobaczyć przecież jak to. Jechać tylko nic się nie interesować? To niedobrze tak chyba, nie? Zjazd na Audi, moi drodzy. Czyli jesteśmy gdzie? Oczywiście Ingolstadt. Obwodnica Ingolstadt, autostrada A9. Do celu 38 km. Miałem stawać, robić pauzę,
ale biorąc pod uwagę, że mam wyjechane 3,5 godziny, to myślę, że spokojnie sobie dolecę na miejsce i na miejscu po rozładunku sobie ogarnę pauzę, a później jakiś załadunek. Już mniej więcej mam nakreślone, co będę robił, ale to już sobie zrobię sam. Dobra, zjeżdżamy z autostradki za 500 metrów. Obczaiłem sobie troszkę inną drogę, alternatywną niż ta, co wytyczyło mi to urządzenie fantastyczne, przebojowe. Mam nadzieję, że przejadę. Wszystko się zaraz okaże. Jakąś budowę i wydaje mi się, że to jest nasze miejsce docelowe. Goldbeck, tak, nasi tu są. Mówię nasi, bo nasza firma obsługuje właśnie dużo Goldbecka i wożą od nich towary, także siemano, myślę, że Polaków tu spotkam na tej budowie. No i okej, okay. I teraz powiedzcie mi, co ja mam tu zrobić. Myślę, że chyba muszę wjechać tam. U matko boska, jakie było to. Dobra. Wjeżdżam tam. Jakimś sposobem. Trzeba będzie zacząć tutaj działać. Już widzę, że tu będzie dobrze. Przejdę? Przejdę, dobra. Przejdę. Tutaj, kurde. Tutaj jest dosyć ciasnawo, wam powiem. Ten se tutaj wcofał, a ja sobie tutaj co zrobię? Nie wiem, co zrobię. Tam jest słup. Nie utrącę go? Nie, może nie. No, tak jak myślałem. Są nasi. Są nasi, powiedzieli co i jak. Tutaj mogę stać. I będą mnie rozładowywać wózkiem jakimś dużym. Przyjedzie, mnie będzie rozładował, a może jakimś manitem, nie wiem, ale idę ściągać pasy i kazali czekać, bo mają tu trochę roboty, bo muszą pościągać te okna, te tam stoją auta z oknami, tutaj rozładowują takie betonowe te, wiecie, już gotowe, jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak to się nazywa, to jest z betonu, no ale to właśnie, także mam podobno czas. Dach się kładzie, korzystając z okazji, że czekam, już jest 13. Także już chwilę tu jestem. No, pokażę wam, jak się demontuje ten to oświetlenie. Po prostu się odkręca trochę. Ściąga się do góry. Jedno ręko to wiecie, trochę ciężko. O, to już jest, tam jest, tu jest podłączenie, które wchodzi w to. I jest wtedy połączone z prądem i potem grzybek się zakłada i jeszcze trzeba schować tą tablicę. To się robi też bardzo prosto, bo się odbezpiecza, wsuwa, zabezpiecza, zaskoczyło, dziękuję. Także tyle roboty. Później jak już to rozładują chłopaki, to zwiniemy sobie cały zestaw. A zwija się tak samo, jak się rozwija. To pokazywałem wam na początku odcinka. Zaciąga hamulec, odblokowuje to i się cofa, żeby te bolce z dwóch stron weszły w tą dziurę, w te dziury też z dwóch stron. I potem się też znowu się zaciska tą blokadę i trzeba delikatnie szarpnąć do tyłu, dociągnąć albo do przodu, delikatnie, aż żeby zaskoczyło w
te dziury blokada, która tam się zasuwa i wysuwa. Także chyba nic trudnego, nie? Dobra, idę jeszcze czekać. 13.04. No czekamy. Życie. Rozładunek w toku takim podrabianym manitem. Ale daje radę uciągnąć to. To niech se rozładowują. Grzecznie. Tutaj od nas stoi auto też ze firmy. Dobrze jest, dobrze. Godzina 13.25. Słuchajcie, rozładowany. Elegancko. Jeszcze zostało mi 5 minut, żeby zrobić 3 godziny pauzy, także robię tą pauzę. A dlaczego robiłem pauzę? Bo nie byłem na rozładunku, nie uczestniczyłem w tym, tylko wcześniej się przygotowałem. Dlatego robiłem pauzę. Normalnie bym młotkował i powtarzam, zawsze młotkujemy w czasie pracy. Czaisz? I dobra. Ja tu wam jeszcze pokażę, jak się na sam koniec, jak się skróci zestaw, jak go złożę. A póki co, dzięki za oglądanie i standardowo widzimy się za tydzień o 17 pewnie na tym samym zestawie, tak mi się wydaje. I może jeszcze jeden odcinek na tym zestawie. Zobaczcie, jak tu będą trasy wyglądać, ale myślę, że będzie ok. Także co, trzymajcie się, pozdrawiam i zobaczcie, jak się skrócimy. Cześć, na razie.